Dzień dobry, witam Państwa. Renata Kaczmarek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim. Proszę Państwa, jesteśmy na pięknym zielonym terenie przy ulicy Wiejskiej, naprzeciwko zakładów Mika. Ten teren dzisiaj jeszcze jest pusty. Jeszcze nie są ustawione sceny, ale już firmy rozpoczęły pracę i 25 czerwca ten teren zamieni się w przepiękne miasteczko, na terenie którego Państwo będą mogli odpocząć, spędzić z nami w miły i przyjemny sposób czas. Będzie kolorowo, będzie przede wszystkim bardzo muzycznie i rewelacyjnie, tak jak zawsze w Janowie Podlaskim. Jako pierwszy wystąpi przed Państwem reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego. Proszę Państwa, niesamowite widowisko, wiele, wiele osób na scenie, w przepięknych strojach, profesjonalna muzyka, profesjonalny śpiew i taniec. Cóż więcej dodać? Zachęcam bardzo serdecznie do spędzenia tego popołudnia z nami już od godziny 15. Nie tylko w wieczornych godzinach, kiedy już się ściemni, ale właśnie od godziny 15, ponieważ na naszej scenie od godziny 15 same gwiazdy. Reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego, następnie rockowy zespół Co to tu, następnie Boogie Night, też wykształceni muzycznie członkowie zespołu z rewelacyjną aranżacją, nowatorskim podejściem do wykonywanych utworów, Future Folk i Gwiazda Wieczoru, Poparzeni Kawą 3 i oczywiście dyskoteka do godziny 24. Zaczynamy muzycznie, w zasadzie bez żadnej przerwy. Myślę, że warto poświęcić to niedzielne popołudnie i spędzić z nami czas. Ale proszę Państwa, to nie wszystko. Nie bylibyśmy sobą, gdyby nie było też atrakcji na naszym placu festynowym. Więc na placu reprezentuje Wojsko Polskie, pierwsza warszawska brygada pancerna. I cóż, będzie można zobaczyć, myślę, że dotknąć, zrobić sobie zdjęcie, może zajrzeć do środka, tego nie jestem pewna, czołg Leopard 2A5. Myślę, że to niekwestionowana atrakcja i sama chętnie gdzieś tam na pewno zajrzę z czystej ciekawości. Oprócz tego stoisko promujące 23 Batalion, również stoisko promujące służby mundurowe i służbę w policji, stoisko rękodzielnicze i wystawa strojów historycznych. Przepięknych, kolorowych, sięgamy tutaj do naszej historii, ponieważ piknik historyczny nie przedstawia nam historii Janowa Podlaskiego, tylko troszeczkę inaczej spojrzymy na historię. Jak? Tego Państwo się dowiedzą, kiedy do nas zajrzą. Oprócz tego, oczywiście mnóstwo atrakcji dla dzieci, wesołe miasteczko. Też będzie można skorzystać ze stoiska gastronomicznego. Także myślę, że warto, naprawdę warto do nas zajrzeć. Podobno ma być słonecznie. Ale jak będzie naprawdę? Myślę, że im więcej osób tutaj przyjdzie, będzie dmuchało, żeby rozgonić ewentualne chmury, tym mamy większą pewność, że ta pogoda nam dopisze, że będzie jak w sam raz, nie będzie za gorąco, nie będzie wiało, nie będzie padało, że będziemy mogli w atrakcyjny i ciekawy sposób spędzić popołudnie niedzielne. 25 czerwca.